Czesław Kowalczyk przyszedł na świat w roku 1966. Wychował się w okolicach Lublina. Kiedy miał kilkanaście lat, przeprowadził się do Gdyni. Wówczas marzył, by zostać płetwonurkiem, a także żeglować. Swój cel szybko osiągnął. Zdobył uprawnienia do żeglowania. Pracował też w stoczni jako nurek. Z czasem jednak zajął się bardziej dochodowym zajęciem, mianowicie handlem. Sprzedawał między innymi ciuchy. W roku 1999, kiedy miejsce miały wydarzenia, o których opowiem, był przedstawicielem handlowym, który sprzedawał zestawy głośno mówiące, finansowo dobrze mu się powodziło. Był w nieformalnym związku z Małgorzatą. Zaręczyli się kilka lat wcześniej, ale nie wzięli ślubu. Kobieta studiowała na dwóch kierunkach, mieli czteroletniego synka. Małgorzata na Czesława mówiła Chester, gdyż oboje nie lubili właściwego brzmienia jego imienia. 12 stycznia, rok 1999. Czesław razem ze swoją partnerką i synkiem pojechali do lekarza. Chłopiec był chory. Rodzice zapomnieli zabrać ze sobą książeczki zdrowia. Matka została z dzieckiem u lekarza, a ojciec wrócił do domu po dokument. Kiedy wszedł do środka, zadzwonił telefon. Poszedł do salonu, by go odebrać. W trakcie rozmowy wyglądał przez okno. W pewnym momencie zauważył mężczyzn w kominiarkach, przeskakujących przez płot ogradzający ich posesję. Mieli przy sobie broń. Wiedział, że zaraz coś się wydarzy. Wybiegł na zewnątrz, by złapać psa, zanim do niego strzelą. Nie zdążył. Padł strzał, który ranił zwierzę. Czesław nie wiedział, co się dzieje. Krzyknął, że nie ma broni i nie będzie stawiał oporu. Został powolony na ziemię i skuty kajdankami. Mężczyźni, którzy wtargnęli na jego posesję, to policjanci. Nie przebierali w środkach, byli brutalni. Przetransportowali go na komendę w Gdańsku. W roku 1999 Czesław miał 33 lata. Był przekonany, że cała ta sytuacja była jakimś nieporozumieniem. Kiedy zostanie wyjaśniona, on zostanie wypuszczony. Przypuszczał, że całość zajmie kilka godzin, w najgorszym razie zostanie zatrzymany na 48 godzin. W trakcie przesłuchania był spokojny, wiedział przecież, że nic nie zrobił. Kiedy dowiedział się, jaki zarzut mu stawiano, włosy stanęły mu dęba. Funkcjonariusze twierdzili, że jest on podejrzany o dokonanie morderstwa z premedytacją. Ale to przecież była pomyłka, i zaraz wszystko się wyjaśni. Im dłużej trwało przesłuchanie, tym większe przerażenie zaczęło go ogarniać. Noc spędził w areszcie. Na zajutrz doszło do okazania, gdzie stanął w jednym szeregu z ludźmi, których nie znał, kiedy dowiedział się, że jeden ze świadków wskazał właśnie jego jako zabójcę żarty się skończyły. O jakie w ogóle zabójstwo chodziło? 28 grudnia 1998 roku Adam K. 27-letni instruktor jazdy konnej a kilka lat wcześniej mistrz Polski juniorów w jeździectwie, razem ze swoją partnerką Iwoną C. jechali autem do klubu jeździeckiego. Iwona wcześniej była partnerką Mariusza N., brata jednego z najbogatszych ówcześnie Polaków. Mają oni dwie córki, ale kilka miesięcy temu rozstali się, a Iwona weszła w relację z żonatym Adamem K., Kobieta była od niego 10 lat starsza. Podczas podróży do klubu jeździeckiego doszło do małej obcierki z autem, które jechało z naprzeciwka. Był to turkusowy Peżo 106. Wina leżała po stronie kierowcy Peżota, który nagle skręcił w stronę środka jezdni. Oba samochody się zatrzymały. Adam wysiadł z samochodu. Podobnie jak pasażer drugiego auta powiedział, że nic takiego się nie stało. Jego auto i tak wcześniej miało zarysowany bok. Drugi mężczyzna w tym czasie wyciągnął pistolet i wycelował w głowę Adama. Bez chwili zawahania oddał strzał, pozbawiając go życia na miejscu. Partnerka zamordowanego mężczyzny siedziała na siedzeniu pasażera i widziała całe zajście. Miała możliwość przyjrzeć się zabójcy i człowiekowi, który siedział przez cały czas w samochodzie. Obaj byli wysocy i mocno umięśnieni. Zabójca ruszył w stronę auta i nakazał kobiecie schylić się, bo inaczej ją też zabije. Ta, przerażona, wykonała polecenie. Postawny mężczyzna wycelował broń w jej kierunku. Nacisnął na spust, ale broń się zacięła i strzał nie padł. Po kilku sekundach zabójca wrócił do auta, które odjechało z piskiem opon. Osobą, która rozpoznała Czesława Kowalczyka jako sprawcę, była właśnie Iwona C., która cudem uniknęła śmierci. Na podstawie jej zeznań stworzono portret pamięciowy zabójcy. W pewnym stopniu przypominał on Czesława, ale w wielu aspektach się różnił. Osoba z portretu pamięciowego miała mały nos za tą twarz i przylegające uszy. W tych aspektach znacznie odbiegał od wyglądu Kowalczyka. Według ustaleń śledczych, za zleceniem tego zabójstwa miał stać Mariusz N., pseudonim Gajowy. Był on ekspartnerem Iwony C. Był o nią chorobliwie zazdrosny. Już wcześniej dawał wyraźnie znać Adamowi K., by odszedł od Iwony. Zaczął od pogróżek, Potem skradziono mu samochód. Samej Iwonie podpalono sklep. W końcu miało dojść do zabójstwa. Osobą pośredniczącą między zleceniodawcą a wykonawcami egzekucji miał być Adam S. Pseudonim Siena. Czesław znał Mariusza N. Dobijali razem interesów. Maciej, brat Mariusza, był wówczas producentem styropianu. Swego czasu planowali otworzyć razem wspólny interes, Czesław chciał się zająć produkcją styropianowych pojemników na jedzenie. Właśnie przez tę znajomość został on powiązany ze sprawą. Zaczęła się walka o to, by udowodnić swoją niewinność. W momencie, kiedy miała miejsce zbrodnia, Czesław rozmawiał przez telefon ze swoją partnerką. Był wtedy w Gdyni, kilka kilometrów od miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Świadkiem rozmowy był jego kierowca Marcin W. Czesław wcześniej stracił prawo jazdy za zbyt szybką jazdę. Jeśli chciał dokądś pojechać autem, musiał skorzystać właśnie z usług kierowcy. Miał zatem dwóch świadków, a także bilingi telefoniczne, które powinny uświadomić prokuraturę, że myli się co do jego udziału w tej zbrodni. Policja twierdziła, że przesłuchała kierowcę. Ale jego zeznania nie wniosły do sprawy niczego nowego. Nie został on dopuszczony do roli świadka w trakcie rozprawy. Znacznie później okazało się, że policja kłamała. Marcin W. nie był przesłuchiwany w tej sprawie. Składał zeznania rok przed zabójstwem w zupełnie innej sprawie. Małgorzaty również nie przesłuchano. Była ona mało wiarygodna, z racji, że była ona partnerką i matką dziecka Czesława. A Bilingi? Małgorzata wniosła o sprawdzenie blingów z ich telefonów, jednak policja uznała to za zbyteczne. Świadek wskazał go jako zabójcę, więc tak naprawdę było już po sprawie. Prokuraturze nie przeszkadzało, że w trakcie okazania, gdzie wskazano Czesława jako zabójcę, kobieta, która to zrobiła, była pod wpływem leków psychotropowych. Nie przeszkadzał też fakt, że opis zabójcy zmieniał się w kolejnych zeznaniach kobiety. Raz był to mężczyzna w czapce bejsbolówce, a innym razem był to blondyn z krótko przystrzyżonymi włosami. Rozpoznanie przez świadka było kluczowym, a tak naprawdę jedynym dowodem. Kiedy dwa tygodnie po rozpoznaniu Czesława Iwona C. wycofała się ze swoich zeznań, wydawało się oczywistym, że zatrzymanego mężczyznę należało wypuścić. Innego jednak zdania była prokuratura. Jej zdaniem, Czesław Kowalczyk był bezsprzecznie, bezwzględnym zabójcą i należało go skazać na dożywocie. Nie było świadków, nie było też dowodów winy zatrzymanego mężczyzny. Może zatem był jakiś motyw, i tutaj prokuratura nie potrafiła żadnego wskazać. Czesław znał zamordowanego mężczyznę, ale nie miał z nim żadnych zatargów. Żaden świadek nie wskazywał, by w ostatnim czasie miało się to zmienić. Jeśli nie ma znanego motywu, to musiały być nim pieniądze. Tym samym przyjęto w śledztwie tezę, że Czesław był płatnym zabójcą i dokonał egzekucji na zlecenie Mariusza N. Jednocześnie znalazł się on w gronie osób podejrzewanych o udział w głośnej sprawie zabójstwa Marka Papały. W owym czasie zatrzymano grupę ludzi z trójmiejskiego świata przestępczego, którą w mediach nazywano klubem płatnych zabójców. Na jakiejś podstawie uznano, że Kowalczyk był jednym z członków owego klubu. Jednocześnie przypięto mu łatkę niezwykle groźnego przestępcy. To oznaczało inne procedury aresztu, a także samego procesu. Zanim doszło do procesu, Czesław siedział w areszcie, a raczej w kilku aresztach. Był przenoszony z miejsca na miejsce. Trafiał do oddziałów o największym rygorze. Między innymi był w Słupsku, Gdańsku, Warszawie i Sztumie. Warunki, w jakich oczekiwał na proces, były inne niż w przypadku większości więźniów. Jako więzień szczególnie niebezpieczny, bo za takiego został uznany, został kompletnie odizolowany od współwięźniów. Z jednej strony, na pierwszy rzut oka wydaje się być to całkiem komfortową sytuacją. Własna cela brak jakichkolwiek konfliktu, w tym przypadku miało to jednak zupełnie inny wymiar. Czesław przez 24 godziny na dobę był pod obserwacją kamer. Nie miał nawet lustra. Z racji całodobowej obserwacji przez cały czas miał zapaloną żarówkę w celi. Nie mógł nawet zakryć twarzy, by osłonić oczy przed rażącym światłem żarówki. Gdyby chciał to zrobić, w moment, pojawiliby się strażnicy, którzy ustawiliby go do pionu. Nie mógł odwrócić się tyłem, gdyż musiał leżeć w taki sposób, by jego twarz była widoczna w kamerze. Każde wyjście z celi wiązało się z rozebraniem go do naga i przeszukaniem. Być może gdyby taki stan trwał kilka dni, nie byłoby to aż tak bardzo uciążliwe. Jednak czas, jaki Czesław spędzał sam w celi, znacznie się przedłużał. Mijały tygodnie, a następnie miesiące, żadnych rozmów, żadnych odwiedzin. Mógł wysyłać listy, ale przysługiwał mu tylko jeden znaczek pocztowy na miesiąc. Taki stan kompletnej izolacji od społeczeństwa trwał przez dziewięć miesięcy. Przez pierwsze trzy nawet nie został przesłuchany. W tym czasie skupiał się na czytaniu książek, pogłębiał też swoją wiedzę. Ogrom wolnego czasu wykorzystywał też na ćwiczenia fizyczne. Tym samym mocno przybrał na masie mięśniowej. Kilka miesięcy po zatrzymaniu Kowalczyka, Mariusz N przyznał się do zlecenia zabójstwa Adamaka, podał nazwiska osób, które były w sprawę zamieszane, podał nazwiska dwóch zabójców, którzy wykonali zlecenie. Nie było wśród nich nazwiska Kowalczyk. Za zbrodnią mieli stać Piotr R, pseudonim Lechia i Zbigniew D, pseudonim Drewno. Ale dla prokuratury te zeznania nie miały znaczenia. Obrano już cel i nie było odwrotu. Zeznań Mariusza N nie uznano za wiarygodne. Odbył się proces zbiorowy, w którym osądzono dziewięciu mężczyzn, których podejrzewano o to, że należeli do klubu płatnych zabójców. Rozprawy miały miejsce w sądzie w Gdańsku, gdzie specjalnie na potrzeby tego procesu, wybudowano kuloodporną klatkę, w której siedzieli oskarżeni. Przez cały ten czas zatrzymany mężczyzna przebywał w warunkach kompletnej izolacji. W roku 2003 Sąd Okręgowy w Gdańsku w lipcu, czyli 4,5 roku od aresztowania, zasądził wyrok. Czesław Kowalczyk został uznany za winnego zabójstwa Adamaka. Prócz popełnienia zbrodni, przypisano mu również nielegalne posiadanie broni, choć nigdy żadnej nie znaleziono. Bez tego zarzutu nie można było go skazać za pozbawienie kogoś życia przy jej właśnie użyciu. Został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać nie wcześniej niż po trzydziestu latach odsiadki. Był to proces zbiorowy. Czesław, na tle pozostałych oskarżonych, wyróżniał się spokojnym zachowaniem przez cały przebieg procesu. Sędzia, który wydał wyrok w tej sprawie, niedługo później stracił prawo do wykonywania zawodu. W roku 2004 wsiadł za kierownicę samochodu pod wpływem alkoholu. Doszło wówczas do kolizji. W trakcie interwencji policji okazało się, że miał w wydychanym powietrzu 1,2 promila alkoholu. Tego samego dnia prowadził on jeszcze dwie sprawy w sądzie. Po wyroku Czesław nadal był osadzony jako szczególnie niebezpieczny, nadal nie mógł mieć nawet lustra w swojej celi. Skazany przez całe dnie na słuchanie Radia Maryja jeszcze w roku 2004 się to zmieniło. Wówczas wyrok do żywocia został uchylony przez sąd apelacyjny. Sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem sądu w tej sprawie było zbyt wiele wątpliwości. W tym czasie Czesław odsiedział już ponad pięć lat. Przez cały czas był izolowany od innych więźniów, ponieważ był uznawany za osadzonego szczególnie niebezpiecznego. W roku 2004 Czesław Kowalczyk trafił do celi z innymi osadzonymi. Dla niego samego była to ogromna ulga, gdyż ponad pięć lat samotności było dla niego torturą. Faktycznie wśród współwięźniów odżył. Miał u nich szacunek. Osoby odsiadujące wyrok za zabójstwo na zlecenie stoją wysoko w hierarchii więziennej, o ile zabójca nie pozbawił życia kobiety czy dziecka. Nikt nie pytał, czy faktycznie to zrobił. Wyrok jest wyrok. Mijały kolejne lata. W lipcu roku 2008 Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał decyzję o wypuszczeniu Czesława z więzienia, a raczej z aresztu tymczasowego, ponieważ właśnie w nim cały czas siedział. Wydawało się, że będzie to oznaczać wolność. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Sąd uznał, że polskie sądy krajowe nie są związane orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zatem Czesław Kowalczyk miał nadal pozostawać za kratami. W roku 2008 zapadł kolejny wyrok w tej sprawie. W dalszym ciągu mężczyznę uznawano za winnego zabójstwa. Tym razem wyrok wynosił 25 lat. Sam proces był powieleniem tych samych błędów, co popełnił sąd pierwszej instancji, na tyle, że tak jak w pierwszej sprawie podano błędne nazwisko partnerki oskarżonego, pojawiły się te same literówki, co w pierwszej sprawie. Ewidentnie nikt się nie przyłożył, by wszystko dokładniej przeanalizować. Przez cały czas. Chester nie widział się ze swoim synem. Matka stwierdziła, że areszt nie jest dobrym miejscem dla dziecka i nigdy go do niego nie przyprowadziła. Kiedy został aresztowany, chłopak miał 4 lata. Kiedy zapadł wyrok 25 lat, chłopak był już nastolatkiem. W końcu partnerka też odsunęła się od Czesława. Miała własne życie. Musiała żyć dalej. Choć wierzyła w niewinność swojego ukochanego, to wiedziała, że ich relacja nie miała żadnych perspektyw. Miała synka, któremu musiała zapewnić godziwy byt. Postanowiła się skupić właśnie na tym. Kiedy już wydawało się, że Czesław nie będzie w stanie udowodnić swojej niewinności, w roku 2011 nastąpił nieoczekiwany przełom. Za kraty trafił Adam S. pseudonim Siena. Należał on do grupy przestępczej, groził mu wysoki wyrok. Zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co miało zagwarantować mu krótszą odsiadkę. To ten mężczyzna był pośrednikiem w sprawie zabójstwa Adamaka. Wskazał też mężczyzn, którzy mieli stać za tą zbrodnią. Byli nimi Piotr R. pseudonim Lechia i Zbigniew D. pseudonim Drewno. Co ciekawe, ci dwaj byli świadkami w sprawie, w której skazano Czesława Kowalczyka. To właśnie na nich wcześniej wskazywał Mariusz N. Strzały oddać miał Piotr R. Był on zatwardziałym kryminalistą, który swoje za kratami już odsiedział. Swój pseudonim Lechia zawdzięczał tatuażowi na potylicy, przedstawiającemu emblemat Lechigdańsk. Był pierwszym do ustawek między kibicami. Kierowcą miał być Zbigniew D. pseudonim Drewno, kumpel Lechi, który podobnie jak on miał sporo za uszami. Razem dokonywali napadów i rozbojów, tym razem mieli poważniejsze zlecenie. Za zabójstwo mieli dostać do podziału 10 tysięcy dolarów. Samochód, który wykorzystali do zlecenia był kradziony. Całą akcją miał kierować Mariusz N., który siedział w aucie ze swoją córką i informował, kiedy zabójcy mieli wkroczyć do akcji. Dzięki temu nieoczekiwanemu zwrotowi akcji sąd zdecydował zwolnić Czesława Kowalczyka z aresztu. Mógł wyjść na wolność. Tym samym po ponad 12 latach odsiadki w końcu opuścił mury więzienia. Przyjechał po niego jego dobry znajomy. Czesław na odchodne otrzymał 12 zł, które miały mu wystarczyć na bilet do domu. Znajomy otrzymał informację, że trzeba odebrać Czesława z zakładu karnego. Był wówczas przekonany, że jego znajomy nie żył i trzeba było przewieźć jego ciało. Jakież było jego zdziwienie, gdy zobaczył Czestera całego i zdrowego, czekającego na odbiór. Rzeczywistość, do której wrócił, nie była kolorowa. Dom, który wcześniej był jego azylem. Po dwunastu latach stał się ruiną, z której bezdomni zrobili sobie noclegownię. Małgorzata wyprowadziła się stamtąd zaraz po aresztowaniu. Minęło wiele miesięcy, nim udało mu się doprowadzić to miejsce do stanu używalności. Wstać na nogi pomagali mu przyjaciele, dali mu ubrania, rower, a nawet samochód. Mimo iż nie zapadł jeszcze wyrok uniewinniający, oni uwierzyli, że był niewinny. Inaczej miała się sprawa na rynku pracy. Kiedy potencjalni pracodawcy dowiadywali się, za co siedział w więzieniu, szybko wycofywali swoje oferty. Syn Czesława nie nosił jego nazwiska. Matka chłopaka nie chciała, by ojciec się z nim spotykał. Tłumaczyła, że chłopak ma egzaminy gimnazjalne i nie ma co w tym momencie mieszać mu w głowie. Kiedy w końcu się spotkali, euforii nie było syn przyznał, że jest on dla niego kimś zupełnie obcym. Przez dziesięć lat nienawidził go za to, że ich porzucił. Kowalczyk nie miał pretensji do swojej partnerki, że w końcu zdecydowała się spisać ich relacje na stratę. Rozumiał, że żaden związek nie może przetrwać do żywotniego wyroku. Miał jednak w pewnym momencie żal o to, że odsunęła od niego syna. Początkowo, po zatrzymaniu, mówiła dziecku, że tata wyjechał, by zarobić pieniądze. Z czasem zaczęła mówić, że ojciec wyjechał, bo przestał go kochać. Tym samym wzbudziła w synku nienawiść do ojca. Co zrozumiałe, Czesław po wyjściu na wolność próbował wszystko naprawić. Małgorzata natomiast powiedziała mu, że nie było go przez kilkanaście lat i nie ma prawa po takim czasie zabiegać o atencję syna. Innym razem, gdy Czesław przypadkiem spotkał się z synem, małgorzata zadzwoniła do niego potem, by powiedzieć mu, że koledzy śmieją się z ich syna, że zaczepia go jakiś pedofil. Aż ciężko mi jest sobie wyobrazić smutek ojca, który słyszy takie słowa. Świat bardzo się zmienił przez te 12 lat, kiedy siedział za kratami. Po wyjściu na wolność, musiał nauczyć się nowinek technologicznych, które się pojawiły. Kiedy trafił do aresztu w roku 1999, rzadkością było posiadanie telefonu komórkowego, a w roku 2011 pojawiły się już smartfony i już prawie wszyscy dookoła korzystali z internetu. W końcu w roku 2013 zapadł wyrok uniewinniający od zabójstwa. Prokuratura nie składała apelacji za niesłuszne skazanie. Spędzenie za kratami dwunastu lat i trzech miesięcy oraz zszarganie opinii, Czesław Kowalczyk domagał się zadośćuczynienia w postaci piętnastu milionów złotych. Nie był on przecież jedyną ofiarą niesłusznego wyroku. Cierpiała cała jego rodzina. Od jego matki podsuwali się znajomi, bo w końcu jej syn był zabójcą. Co ciekawe, mimo iż w tamtym momencie wiadomym było już, że to nie on zabił, to zarzut posiadania broni, której nigdy nie znaleziono, ciążył na nim nadal. A wszystko za sprawą zeznań Mariusza N., który twierdził, że kilka tygodni wcześniej Czesław otrzymał od niego broń. Za posiadanie broni skazano go na półtora roku więzienia. Oczywiście w poczet kary zaliczono okres, który już spędził za kratami. Przez te 12 lat stracił 8 zębów. Choć często się słyszy, że za kratami łatwiej jest się leczyć niż na wolności, to w jego przypadku było jednak inaczej. Z powodu braku witamin psuły mu się zęby. Jedyną formą leczenia stosowaną przez więziennych dentystów było ich wyrywanie. W taki właśnie sposób wyleczono 8 jego zębów. Również w roku 2013 zatrzymano Zbigniewa D. pseudonim drewno. Przebywał on w Wielkiej Brytanii. Przez lata dokonał on dziesiątki, a właściwie setki przestępstw. Postawiono mu ponad 100 zarzutów, wśród nich było zabójstwo Adamaka. Prócz tego napadał na tiry, porywał dla okupu i kradł. Nigdzie niestety nie znalazłem informacji na temat losu Piotra R. pseudonim Lechia. Kowalczyk wstąpił do stowarzyszenia Niepokonani 2012, zrzeszającym ludzi, którzy, podobnie jak on, zostali pokrzywdzeni przez państwo. Do tego stowarzyszenia należało kilka tysięcy osób. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku pod koniec roku 2015. Przyznano mu 2 miliony i 700 tysięcy złotych za dość uczynienia. Kupił katamaran, na którym potem zamieszkał. Stał się on dla niego domem i pracą. Czesław zaczął organizować rejsy po morzu, co przynosiło mu niemałe zyski. Z czasem interes się rozrósł. Obecnie Czesław posiada pięć katamaranów oraz zatrudnia 20 osób. Ewidentnie potrafił spożytkować pieniądze z odszkodowania. Czesław po wyjściu na wolność potrafił ułożyć sobie życie. Przez znajomego poznał Aleksandrę, agentkę ubezpieczeniową. Na początku nie mówił jej o tym, że spędził ponad 12 lat w więzieniu za zabójstwo, którego nie popełnił. Kiedy jednak poznali się bliżej, wszystko jej wyznał. Kobieta nie zraziła się do niego, choć na początku była przerażona. Stworzyli szczęśliwy związek, a wkrótce wzięli ślub. Minęło wiele czasu, nim Czesław pozbył się nawyków z więzienia. Przez długi czas zapominał gasić po sobie światło czy zamykać za sobą drzwi. Przez kilkanaście lat za kratami robili to za niego strażnicy. Sam Czesław Kowalczyk, odnosząc się do swojej sytuacji, mówi, że winny jest system. Nie chce obarczać winą konkretnych osób. Nie ma zamiaru myścić się na prokuratorze, który za wszelką cenę chciał doprowadzić do jego skazania. W sprawie zabójstwa Adama K. skazano też inne osoby. Te jednak, w przeciwieństwie do Czesława Kowalczyka, miały z tą zbrodnią coś wspólnego. Adam S., który był pośrednikiem w tej sprawie, otrzymał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Wyszedł po ośmiu, zatem znacznie szybciej niż Czesław. Mariusz N. miał na sumieniu też inne przestępstwa. Między innymi miał przeprowadzić serię zamachów na swojego brata. Chciał po jego śmierci przejąć jego majątek. On został skazany na 25 lat więzienia. Nie wiem, czy odsiedział cały wyrok. Czesław Kowalczyk jest przykładem, jak system może zniszczyć człowieka, jeśli pojawią się okoliczności na to pozwalające. Przypadek zdecydował o tym, że odebrano mu ponad 12 lat jego życia, ale nie tylko te 12 lat. Zniszczono jego relacje z kobietą, którą kochał, a także odebrano szansę na zbudowanie więzi z jego synem. Na szczęście Czesław, dzięki pomocy innych oraz własnej zaradności, odnalazł się w swoim życiu. Z czasem naprawił relacje z synem. Dziś mają oni stały kontakt. Czesław obecnie mieszka w Zanzibarze, gdzie buduje własny hotel. W jednym z wywiadów w roku 2023 powiedział, że ma bajkowe życie i żyje jak w raju. Katamaran, który kupił za pieniądze z odszkodowania, nazwał Felix Finis, co po polsku oznacza szczęśliwe zakończenie. Pewnie część z was jest ciekawa, co stało się z psem rannym w trakcie aresztowania. Otóż, mimo iż został postrzelony, przeżył. Jednak po tamtej akcji został oddany do schroniska dla zwierząt. To już wszystkie informacje na temat tej sprawy. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.